to, co tutaj powiedziałeś, że jesteś lepszy niż przeciętny, a zajmujesz się bardziej estetyką, wiesz, jesteś skorpionem. Ja nie przyglądałem się pod tym względem aż tak twojemu kosmogramowi. Powód. Nie miałem miejsca. No i widzisz, zobacz, znowuż nie zawiodło mnie moje przeczucie, a też i jakaś podświadoma, wiesz, to są lata praktyki, żeby nie wchodzić w kosmogram, w który jest niepewien, żeby się nie wygłupiać. Tylko zaznaczyłem te punkty, które są ważne dla ciebie. I sam ty odpowiedziałeś, że akurat zajmujesz się grafiką, no więc czyli jesteś lepszy niż inni w tych komputerach i nie tylko. Podejrzewam, że jeszcze tam wiele, wiele rzeczy, bo ja odpowiadam tobie tak, jak napisałeś tutaj w punktach filmowych, ale wiesz co, powiem ci tak, to jest ciężka praca. To, co robię w tej chwili, to odpowiadam na pytania, ponieważ te pytania są pytaniami, które przychodzą z zewnątrz. I to są pytania, które wchodzą jakby w almanach pytań. I wiesz, kiedy by było to setne czy 310. pytanie, to nie odpowiadam, po prostu nie chcę mieć. Nie wypisuję wtedy, nie odpowiadam w ogóle filmowo. Likwiduję to, bo jest nudne to pytanie. I wiesz, jeszcze jedna rzecz, że królewska wiedza wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo wysiłku. Kiedy ktoś jest pierwszy, to zaczyna mnie to intrygować. Ale wiesz, kiedy jest ostatni, nie zwracam na to w ogóle uwagi. Dlaczego? Nie dlatego, że nie, tylko po prostu nie mam czasu, bo vlog istnieje już czwarty rok. Nieomalże, bo to parę miesięcy tylko brakuje do końca. 4 lat i przez te 4 lata pracuję nad kosmogramami. I tutaj naprawdę w tych materiałach można bardzo dużo znaleźć. Więc dlaczego ja mam odpowiadać, a ktoś ma nie szukać? Rozumiesz teraz, o co chodzi? On może tam znaleźć. Więc jeżeli tam jest, to mnie się nie chce. Bo dlaczego? Dlatego, że indywidualnie nigdy nie odpowiadam, tylko odpowiadam globalnie. Na temat. Temat jest globalny. A jeżeli indywidualnie, no to jest telefon, na górze jest kontakt i można się ze mną skontaktować i można spełnić to swoje marzenie. Na tym to polega. No, jest to moja reklama. Jest to moja wiedza i tylko moja wiedza. A że udostępniam ją w formie takiej jak, no proszę bardzo, jeżeli ktoś chce, może zrobić to samo. Dlaczego nie? Ja bardzo bym chciał to robić nie sam, tylko żebym miał przeciwwagę jakąś, ale nie mam. No cóż, w świecie są, oczywiście, że jest są, bo jest moja koleżanka tutaj z Wielkiej Brytanii, jest z Argentyny, kolega, na którym, krótko mówiąc, na koleżance się wzorowałem. Ona zresztą mnie zna. My nie korespondujemy z sobą. Nie, dlatego, że ona prowadzi to troszeczkę inaczej. Ale z Argentyny mój kolega, tak. Korespondujemy ze sobą i czasami przesyłamy sobie materiały. Co prawda, nie za bardzo się rozumiemy ze względu na bariery językowe, ale mam nadzieję, że lada moment powstanie ten translator językowy w Google'ach i wtedy zrobimy wspaniały duet. On z punktu widzenia argentyńskiego macho i ja z kolei z punktu widzenia polskiej szabli astrologicznej. No cóż, a dlaczego by nie? Jak ciąć, to ciąć. Przecież Twardowski jest dla mnie wzorem
człowieka, który przecież wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i chciał i znał astrologię doskonale. No więc dlaczego nie? Więc szabelką po ułańsku poprzez zodiakalne labirynty, by rozcinać węzeł. Jaki? Trzymaj się. Do zobaczenia. I każdemu, kto wie. No to świetnie. Wiesz. I o to chodzi. Żeby wiedzieć coś więcej. Jeżeli umiesz kojarzyć, wtedy jesteś najlepszy. Cześć. I zapraszam na dalsze ciągu. Oczywiście opowieści o królewskiej wiedzy. No cóż, niekończąca się opowieść. Bye, bye. Cześć.